Główny cast robi mający reklamę. Tak. Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama i FM Show i jest ze mną Youngman. Youngman, ale dobrze, może być Youngman. Po angielsku bardziej. Tak. I po nowojorsku. Tak jest, dokładnie to ja. O, ja śpiewam nawet. Co mówiłeś? Myślę, że wiele jeszcze fajniejszych rzeczy potrafisz, ale spoko. No potrafię, trochę potrafię. Właśnie cieszę. Jestem bardzo skromnym. Ja też jestem skromny. Powiedz mi, jakie jest twoje zadanie na IFM Show? Jestem kapitanem drużyny, to jest moje pierwsze zadanie, nie? A drugie zadanie, nie, w sumie to jest główne moje zadanie. I przy tym zostańmy. No i kręcę się ogólnie, komentuję. Podkręcam moich zawodników do wygranych. Ale komentujesz walki zawodowe, czy komentujesz challenge? Nie, bardziej chodziło mi, komentuję wewnątrz drużyny swojej. Mm-hmm. Mamy swoją drużynę, z którą wykonywaliśmy pewne challenge, które też się liczą do głównej punktacji, do głównego scoringu, poza walkami oczywiście. No i oczywiście naszym zadaniem jakby kapitanów jest tą drużynę jakby całą motywować do wygranej, tak? A oni tak samo motywują mnie, kiedy do challenge'u staję ja. Opowiedz mi proszę trochę o tych challenge'ach. O co chodzi dokładnie? Mamy cztery drużyny. Mhm. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Cztery żywioły, no mamy, dokładnie. Tak, cztery żywioły. I co się dzieje? Jakie macie challenge'e? Jakie wyzwania? No, challenge'e były takie dość... Można powiedzieć, znaczy pierwszy raz w życiu widziałem zestawienie challenge takich z galą w ogóle MMA. No mieliśmy challenge, które polegały na przykład, nie wiem, zjedzeniu jakiejś pizzy z fermentowaną fasolą, nie wiem, z jakimś tam, jeszcze było jakieś jajko z kurczakiem, były śledzie jakieś, no po prostu nikt to tego nie przeżył, że tak powiem, na żywo i nie czuł tych walorów zapachowych i smakowych, to nie wie, czym to pachnie, ale naprawdę było to ohydne. No ale wydaje mi się, że fajne ubarwienie dla sportu jak najbardziej. Mhm. Różni ludzie do tego podchodzą, bo wiadomo, niektórzy uważają, że nie powinno się tego mieszać. Uważam, że tyle ludzi, ile opinii, na pewno wiadomo, jest coś to kontrowersyjnego. Jak to jest kontrowersyjne, to ludzie to będą komentować, no, ale chyba o to chodzi. A kto sędziuje? Kto sędziuje? Jest sędzia? Jest sędzia? Nie, myślałem, że chodzi ci o sędzie tutaj Piotrka Jarosza. Nie. Akurat znałem odpowiedź na to pytanie, dlatego się pochwalę, ale... Też znam Piotrka Jarosza. No dobrze, bardzo dobrze, bo to bardzo sympatyczny chłopak, pozdrawiamy go serdecznie. Kto sędziuje challenge? No challenge chyba nie musi nikt sędziować, no bo to wiadomo, kto wygrywa, tak? Jeżeli stajemy we dwójkę do challenge'u, no to albo wygrasz ty, albo ja. Albo ty... zjesz jajko z dokładnie. Kurczakiem? Ja akurat nie zjadłem śledzi, bo to były ten, nie wiem, czy to norweskie, czy w każdym razie jakiś skandynawski wynalazek. Śmierdzące, sfermentowane śledzie, coś strasznego. No. Ale Robert Pasut zjadł wszystko, więc... Smakowało mu. No chyba mu smakowało. W prezencie dostanie na urodzinę. Najwyżej nie całował się przez najbliższy miesiąc po tym wydarzeniu, no ale cóż, no, to był jego wybór. Mhm. Mógł nie zjeść nic jak ja i być szczęśliwym. A 100 tysięcy w zasięgu ręki czyjej drużyny? Kto wygrywa w tym momencie? Kto przoduje? Jeżeli chodzi o challenge, nie patrząc na walki, chyba Robert Pasut, z tego co ja kojarzę, dobrze się orientuję, chyba tak nas wyprzedza troszeczkę punktacyjnie, no ale wszystko tu mogą zmienić walki, bo jakby do głównego scoringu wliczają się wygrane poszczególnych zawodników, którzy też należą do naszych drużyn. Mhm. No i to może zmienić wszystko tak naprawdę. Do ostatniej walki nie będziemy wiedzieli kto, bo nie ma jakiejś tam super znacznej przewagi, może troszeczkę jest, ale jeszcze nie aż taka, żeby jakby już przeważyła tutaj szale na stronę drużyny Roberta, tak? Powiedz mi, co sądzisz o połączeniu organizacji MMA właśnie ze światem internetu, z youtuberami, no myślę, celebrytami? Myślę, że to nic nadzwyczajnego w tym momencie. Wszystkie jakby federacje idą w tym kierunku, bo nie chcę powiedzieć, że same sportowe walki nie przyciągają tyle osób, ale no coś w tym jest, że jednak zawsze musi być jakaś wisienka na torcie, jakaś freakowa walka już w początku i pamiętam KSW kiedyś, jak były już organizowane walki freakowe, wtedy Pudzian pamiętam i powoli wszystko zmierzało to w tym kierunku. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że powstają w ogóle stricte freakowe federacje, tak jak w tym momencie wiadomo jakie, tak jak w tym momencie na przykład też gdzieś tam my mamy okazję robić taką federację. Będzie to High League, właśnie między innymi z Malikiem. I co? Wydaje mi się, że to wszystko w dobrą stronę idzie. Takie rzeczy, takie fuzje, jak ja to mówię, zawsze skutkują właśnie w taki sposób, który chyba włodarzom zależy, czyli na tym, żeby dotarło to do jak najszerszego, najszerszej publiczności. Tak, o to chodzi. No. No właśnie, wygrałeś na jednej z frykowych federacji. Jakiś czas temu, dawno to już było? No dawno, nie pamiętam. Kiedy? Dwa lata temu. Dwa lata temu będzie.
Trenujesz cały czas? Trenuję cały czas, nie jestem w ostrym treningu. W ostrym treningu będę teraz, jak się zakontraktuję się na kolejną walkę, co najprawdopodobniej dojdzie do skutku, pewnie w maju, bo teraz jestem jeszcze na wyjazdach do maja, a w maju wracając do Polski... A gdzie jeździsz? Jeżdżę po świecie, zwiedzam świat. A co tam robisz? Nie mogę powiedzieć. Na razie się dobrze bawię. I przyjemne sporzy też nauczę. Już ja wiem, to coś zawodowo też, tak? Troszeczkę, tak. Co znaczy? Zanzibar? Nie. Czemu Zanzibar? Nie ten kierunek, bo też wiem, że znajomi też mają tajemnice i zawodowo jeżdżą na Zanzibar. To ja nie wiem, co oni tam robią. To nie ten kierunek. To nie ten kierunek. Ja zawodowo nigdzie nie jeżdżę. Na szczęście chyba. Nie muszę. No, ale co prawda akurat w tym momencie mam takie sytuacje życiowe, że muszę gdzieś tam latać tu i tam i nie mam jakby możliwości być w jednym miejscu. Co się wiąże z tym, że nie mam możliwości się szykować w tym momencie do walki, ale podpisując się, to chcę sobie zrobić taki pełny przygotowawczy okres, więc na początku maja wracam do pełnych treningów dwa razy dziennie. Czy jest na horyzoncie już jakaś walka, czy jeszcze? Jest. Jest. Jest nawet parę walk. I wybierasz sobie zawodnika, czy ci wybiorą? Proponują. Proponują. Akurat tutaj jest szeroki wachlarz, teraz też dużo ludzi jak na przykład idzie w te sporty walki. Akurat ja mam o tyle słabo, że moja kategoria wagowa jest słabo obsadzona, jeżeli chodzi o ludzi takiego pokroju właśnie z bardziej znanych, że tak powiem, ze świata. Już nie chcę mówić influencerów, bo nienawidzę tego słowa. Bardziej mi chodzi o raperów, o ludzi, którzy są osobami publicznymi, tak? No, w mojej wadze nikt nie lata, że tak powiem, więc musiałbym troszeczkę tą wagę zbijać. Co zrobię niechętnie, ale z drugiej strony, jak się będę dobrze czuł... Nie chcesz chudnąć? Mógłbym... To pokaż talię. Nie mogę. Chodzę na czarno, wiesz? Dlaczego? No, dlatego, żeby się wyszczuplić? Tak, żeby się wyszczuplić, dokładnie. Zdradziłaś teraz moją tajemnicę i już jestem smutny. Moim zdaniem, moim okiem jest dobrze. Dzięki. Ciebie też. Ja wiem, dziękuję. Ja dbam, ćwiczę, trenuję. To dobrze, trzeba dbać. Zrobię ci raz, zrobię duch. Takie zdjęcie. Rozwodowe. A lampa? Flash? Bo tu jest. Dziękujemy bardzo. Plany zawodowe. Co się dzieje zawodowo u ciebie? Muzycznie w sensie? Tak. Dzieje się. Działamy, że tak powiem, grubo, jeżeli chodzi o wytwórnię Shotgun. Przed chwilą mieliście wywiad z Reścikiem, który razem ze mną... Wspominał o tobie. Bardzo dobrze. Teraz ja wspominam o nim właśnie. Wychodzi płyta Resta w najbliższym czasie. To jest też tu nasze dzieło. Potem płyta z Restem. Robimy płytę razem. Też będzie obsadzona dużą ilością gości. Wydajemy też naszych artystów i co? I działamy cały czas prężnie. Będziemy robić klipy, będziemy nagrywać single, będziemy wydawać płyty, więc... W jakim klimacie płyty? A nie słuchasz tej muzyki? Słucham. To w jakim klimacie ta muzyka jest? Właśnie to jest zupełnie przeciwny klimat niż śpiewasz. Rap. No tak, rap. Rap tak nie idzie. Wiesz? Może. No właśnie. Może być, nie? W tą stronę bardziej. Ale wiesz co, czasami są przejścia na przykład latynoskie, jakieś latino wchodzi czasem. Ty już taki słuchasz rap bardziej softowany niż ja, ale dobrze. Jest może tak. Być. Tak, wybrnęłaś. Dziękuję bardzo. Proszę. Piątka z minusem? Piątka z minusem, no może być. Dobrze. Zgadzamy się. No to powiedz, jaki klimat? Czy czysty rap? Jak to będzie? No, ludzie, którzy, że tak powiem, śledzą nasze dokonania, to wiedzą, w jaką stronę to wszystko idzie. Troszeczkę w afrotrapową, troszeczkę w trapową. Różnie. Będzie różnorodności bardzo dużo. Tak samo różnorodnych gości z Polski i z zagranicy. A zagranicy kto? Nie mogę powiedzieć na razie kto, bo to jest jeszcze nie ten etap. A chciałabym usłyszeć pierwsze, będę mogła zakomunikować światu zaraz po was. Napiszcie SMS-a. Dobra. zapewne sami ogłosicie to, a ja bym chciała pierwsza wywiad z wami zrobić, jeżeli... Dobrze, musisz wtedy śledzić nas. Będę. Dobrze. Obiecuję. Dobra. Już zaraz klikam. Ja już znam takie, co obiecywały i nic z tego nie wyszło, no ale dobra. Mam nadzieję, że jesteś inna niż wszystkie. Oczywiście. Dobrze. W porządku. Jestem bardzo w porządku. Życzę powodzenia w takim razie, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. No i w tych challenge'ach mam nadzieję, że wygrasz i 100 tysięcy będzie na stole. Do podziału jest naprawdę fajna kasa. Samych sukcesów życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam.